Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których też nazwał apostołami. Szymona, któremu nadał imię Piotr, brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie. Bracia i siostry, w dniu dzisiejszym podczas naszych misji przyszedł ten dzień, kiedy wy jako małżonkowie za chwilę na nowo staniecie przed ołtarzem i wraz ze mną, powtarzając za mną, dokonacie odnowienia swoich ślubów małżeńskich. Ale bracia i siostry, zobaczmy, jakie Bóg daje dzisiaj nam słowo. Daje słowo Ewangelii, już nie mówię o pierwszym czytaniu, bo nie dotykam tego słowa. W Ewangelii mówi, że Chrystus wyszedł na górę, całą noc się modlił do Ojca. Po modlitwie schodzi, aby spośród tych, którzy tam trwali, wybrać 12. Nie wybiera wszystkich. Wybiera konkretną liczbę osób. Po co? Oni mają być tymi, którzy będą uaktualniać Jego Słowo. Oni mają być tymi, którzy to Słowo będą nieśli tym, którzy pozostali na dole. Żeby to Słowo ich mogło poprowadzić. I bracia i siostry, zobaczmy, wczoraj była mowa o człowieku, który był w świątyni, był w synagodze i miał uschłą prawą rękę. Chrystus do niego mówi, wyjdź na środek. On wychodzi, mówi do niego, wyciągnij rękę. Ręka staje uzdrowiona. I to samo Chrystus dzisiaj wobec nas przez to słowo będzie chciał czynić. Po to powołał apostołów, żeby jego słowo nadal szło przez świat, było ogłoszone. I teraz kogo wybrał, to już jest jego tutaj intencja, jego wybór. Ale bracia i siostry, właśnie w tym słowie dzisiaj Bóg daje nam tajemnicę waszego sakramentu małżeństwa. Właśnie w tym słowie, że my prezbiterzy, czyli kapłani, jesteśmy tymi, którzy niesiemy słowo Chrystusa, abyście wy mieli łaskę życia w Jezusie Chrystusie. I bardzo ważne jest też, żebyście prosili Ducha Świętego, prosili Chrystusa o dar, żeby to słowo w was pozostawało. Dlatego, że sytuacje, które będą przychodzić na was, na wasze małżeństwa, na wasze rodziny, będą weryfikować słowo. A pamiętaj, że zanim przyjdzie doświadczenie, Bóg daje swoje słowo. Chyba że zlekceważysz słowo, przychodzi doświadczenie, które weryfikuje wszystko. Ale jeżeli uważnie będziecie słuchać Słowa Bożego, będziecie się wsłuchiwać to słowo, które Bóg wypowiada do was przez nasze usta, bo my stajemy się Jego ustami w tym momencie, to, co ma przyjść, Bóg będzie poprzedzał słowem, ale bądź uważny, po co to czyni. Bądź uważny, po co wypowiada to słowo. I bracia i siostry, znowu można spojrzeć, że w Kościele jest cykliczność czytań.
co niedziela, co 3 lata, w ciągu tygodnia, co 2 lata. I znowu możemy, kiedy słyszymy słowo, usłyszeć początek i już dalej wyłączamy się, bo już słyszeliśmy. Nie rób czegoś takiego. Bo wtedy Duch Święty, który ma przyjść z tym słowem, nie będzie miał możliwości na tobie spocząć. Bo twoje serce, twoje ucho się zamyka. A Bóg chce przyjść. Z Księgi Rodzaju, rozdział 3, wersy od 1 do 7. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi. Owoce z tego drzewa ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział. Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty. Na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Bracia i siostry, jest to pierwszy grzech, który zostaje popełniony przez pierwszych ludzi. Przez Adama i Ewę jako małżeństwo. Adam i Ewa mieli być obrazem kogo? Boga. Posłuchali kogoś innego. Ale i tak Bóg, to co się później stanie z nimi, Bóg będzie okazywał łaskę miłosierdzia. Co, moi drodzy, stało się z Adamem? Co jemu się przydarzyło? Posłuchał kogoś, kogo nie powinien słuchać. Nie mówię o Ewie teraz. Pismo Święte mówi, że kiedy Ewa spojrzała na drzewo, zobaczyła owoc, czy raczej owoce, które stały się dla niej rozkoszą dla oczu i zapragnęła. Wy jako małżonkowie pamiętajcie o tym, że macie widzieć siebie nawzajem. Nie tylko stać koło siebie. Dlatego, że jeżeli nie będziecie patrzeć na siebie i nie będziecie widzieć pragnienia siebie, będzie spojrzenie na kogoś innego. Ja pamiętam, jak z 12 lat temu przechodziłem na parafię nad Bugiem we Włodawie. Tam mamy klasztor. Przyjechałem wtedy z nadmorza, z parafii z Łukęcina. Przekroczyłem próg domu, zachodzę, mój przełożony mówi, młody, chodź na chwilę do mnie do pokoju. Zachodzę, on mówi do mnie tak, tylko niech cię kur złapie z babą, to cię zabije. Ja mówię, takie pierwsze słowo w domu, a on mówi do mnie, powtórzyć? Dlaczego, moi drodzy, to mówię? Dlatego, że potem, kiedy uczyłem w liceum, zdarzyła się taka sytuacja, że małżeństwo, z którym no, oni pracowali w tej szkole, prowadziliśmy w parafii kręgi kościoła domowego i weszliśmy w bardzo mocne, zdrowe relacje przyjaźni. I ta kobieta, moi drodzy, w pewnym momencie zachorowała na kręgosłup i musiała się położyć do łóżka, przestała pracować, leżała na zwolnieniu w domu. Ja wtedy poszedłem do niej i mówię, słuchaj, dzisiaj jest nawiedzenie świętej Elżbiety. Chcę, żeby ci przynieść Pana Jezusa. Mówi, tak, chcę. Przedłem wtedy, mąż był akurat w szkole, bo był historykiem, przedłem wtedy do jej domu, wszedłem do sypialni, udzieliłem komunii świętej, wyszedłem za progiem, siadłem sobie na krześle. On mówi do mnie, co ty robisz? Ja mówię, słuchaj, to nie jest miejsce dla księdza. Bo cały czas mi grzmiały te słowa, niech cię kur złapie, to cię zabije, nie? I moi drodzy, to jest uzdrowienie serca kapłańskiego. Musimy my jako kapłani wiedzieć, gdzie nam wolno wejść. Dlatego, że wiecie, że jeden niewłaściwy gest, jedno słowo i nie ma niczego. I tak samo wobec was Bóg będzie czynił.
że dając to słowo, chcę was dzisiaj na nowo poprowadzić, nie oskarżając tego, co było w waszym małżeństwie. Ale chcę was na nowo poprowadzić, żebyście mieli w sobie obraz Jego miłości. Drodzy małżonkowie, panowie, który z was dzisiaj dał żonie kwiaty z rocznicy odnowienia przyrzeczeń sakramentu małżeństwa? Kupił któryś? Ręka do góry. Co z wami jest? Ja, jeżeli bym kupił i dał twojej żonie, miałbyś problem. I tak się rozpoczynają pewne rzeczy. Moi drodzy, to są błahe rzeczy, które Pan Bóg dzisiaj chce dotknąć. To nie polega na tym, że nie wiadomo, jakimi rzeczami masz ją obsypywać. Bo jak będą za drogie rzeczy, to droga żono, zastanów się, dlaczego dostajesz. Ale prościutkie gesty, które mają objawić waszą miłość. Prościutkie gesty, które będą odkrywać waszą relację na nowo wobec siebie. Bracie i siostry, dlaczego mogę o tym mówić? Niektórzy mogliby powiedzieć, ksiądz nie ma prawa. Mam prawo. Dlaczego? Bo taką samą relację mamy z Chrystusem. Wystarczy, że zaczynamy oszukiwać, wszystko już idzie inaczej. Wystarczy, że po swojemu przeżyję pewne rzeczy, że nie siądę przed nim, nie stanę przed nim i mu o tym nie opowiem. Nie przeżyję z nim, inaczej idzie moja droga kapłańska niż to, co było w zamyśle Bożym. Wróćcie do tego, co było na początku. Dzisiaj Bóg będzie chciał, żebyście na nowo stanęli przed ołtarzem. Żebyście na nowo weszli w tą łaskę miłości i przyjęli siebie nawzajem. Nie słowo przekleństwa i złorzeczenia. I moi drodzy, znowu świadectwo. Miałem w swoim życiu taki moment, że dane mi było z pewną osobą rozeznawać pewne małżeństwo. W szkole, gdzie uczyłem, uczyła pedagog, która zachorowała na dziwną chorobę. I pamiętam, jak dziś, kiedy z tą pewną osobą żeśmy chodzili, byłem jej spowiednikiem, kierownikiem i ta kwestia dotknięta była nawet przez biskupa, bo zaczął tam wchodzić diabeł i Pan Bóg był obecny. I teraz rozeznanie, co jest czym. I pamiętam, jak dziś, kiedyśmy spacerowali wokół kościoła, ja mówiłem pewne rzeczy, nagle zadzwoniła do mnie pedagog ze szkoły, mówi, że w jej domu to i to się dzieje. I stanęliśmy i ta kobieta mówi do mnie tak, przy ojca. Ona będzie chorować, dlatego że tam jest ukryty grzech rodziców. I z pokolenia na pokolenie zaczęła iść choroba. Zaczęło chorować dziecko tych rodziców i dziecko tej pani. Już się pojawiała choroba. Ja mówię, dobrze, co robimy? Modlimy się. Jezus mówi, jest złorzeczenie w domu. A o co chodzi? Małżonkowie, moi drodzy, byli po 90 już lat swojego życia. I złorzeczyli przeciw sobie, że ty jesteś taki, ty jesteś taki. I wszedł zły duch w to. Ja mówię tak, zadzwoniłem do mojego spowiednika, kierownika, mówię, ojcze, słuchaj, jest taka i taka sytuacja. Mówi tak, pozwalam ci wejść z modlitwą stawienniczą. Przygotowałem się, wziąłem sobie pewne rzeczy, święte relikwie, poszedłem. Wchodzimy do domu, przekraczamy próg domu, wszystko było okej. Mówię, dobra, jak tam wejdziemy do tego domu? Wejdziemy pod pretekstem udzielenia komunii świętej. Bo to akurat to był pierwszy piątek miesiąca. Weszliśmy do domu, udzielam komunii świętej, już kończymy obrzęd i nagle ta osoba, która była ze mną, podeszła i dotknęła tą panią, matkę tej pani pedagog. I moi drodzy, co się stało? Opętanie się rozpoczęło. No to ja wtedy byłem przygotowany, wziąłem jeszcze jednego pana, tą osobę na ziemię, zaczęliśmy się modlić, modlimy się. I diabeł mówi do mnie, ty klecho, założyłem różaniec na szyję, on mówi, weź tę szmatę, ty klecho, zabiję cię. Ja mówię, zamknij się, on mówi do mnie, nie krzycz na mnie. Mówię, o ty jedna. I córka tych małżonków, moi drodzy, klęknęła na ziemię, zaczęła klękać i się modlić, a diabeł mówi, co ty robisz? Mówi, wstawaj z tych kolan, nie rób tego. Zaczął drzeć się na nią, że ona klęknęła, zaczęła się modlić za rodziców.
Jezus mówi ustami tej kobiety, mówi w ten sposób: żałujcie za swoje grzechy. A kobieta mówi: żałuj. Jest, mówi: nie, za mało jest. Z serca ma to popłynąć. I dopiero kiedy, moi drodzy, oni weszli w szczery żal za grzechy, dopiero zły duch wyszedł z tego domu. Już nie było choroby w tym domu, które poszło na pokolenie dzieci. Módlcie się za siebie jako małżonkowie. Nie rozumiecie pewnych rzeczy, które są po ludzku, może po ludzku przeżywacie. Módlcie się za siebie, żebyście mieli łaskę Ducha Świętego. Żebyście wy byli tym małżeństwem, które będzie objawiać miłość Boga. Które będzie objawiać ten znak, że Bóg, moi drodzy, błogosławiąc wasz sakrament czy wasz związek, czyniąc sakramentem miłości, nie pomylił się. On się nie pomylił wobec tego. To my mogliśmy pewne rzeczy zniszczyć. Tak jak u nas w życiu kapłańskim możemy swoim niewłaściwymi wyborami czy postawą zniszczyć dar kapłaństwa, a później będzie całe ciało Kościół cierpiał. I tak się dokonuje teraz. Ale właśnie Jezus Chrystus, moi drodzy, przez te słowa wypowiadane chce was dzisiaj umocnić. Wejdźcie w tą tajemnicę. Nie trzeba wypowiadać na nowo pewnych rzeczy wobec siebie, bo znacie siebie nawzajem. Ale może trzeba wejść i słowo powiedzieć: jakie? Przepraszam. Może nadszedł wreszcie dzisiaj ten dzień, kiedy powinniście niektórzy spośród nas tutaj stanąć wobec siebie i powiedzieć: przepraszam, proszę o wybaczenie. Ale i też, moi drodzy, powinno paść słowo: kocham cię. Bo musi być wypełnione to. Musi być wypełnione miejsce słowem Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jeżeli on nie wejdzie w to, to zły duch na nowo wykorzysta i będzie po prostu udręczeniem. A Jezus Chrystus chce, bracie i siostry, na nowo przez ten święty czas was uświęcić i na nowo was poprowadzić. Dlatego zaryzykujcie dzisiaj na nowo tą łaskę miłości. Kiedy będziecie stali tutaj na środku przed ołtarzem, będziecie stali przede mną jako Jezusem Chrystusem, bo in persona Christi wtedy występujemy. Poproście go o łaskę miłości wobec siebie nawzajem. Pamiętam, moi drodzy, jak mój kursowy opowiedział jedną rzecz, że miał kiedyś taką osobę, kiedy pan przyszedł do niego na rozmowę i mówi tak: proszę ojca, a to był pan po 80. Mówi: proszę ojca, mówi, uwielbiam patrzeć na moją żonę. A on mówi: no to pięknie, piękny gest. A ten pan mówi: uwielbiam patrzeć na moją nagą żonę. Ale o co chodzi, moi drodzy? 80 lat to jak wyglądacie spośród was niektórzy? Wstydzicie się. I on dalej mówi: dlaczego? Bo ona po prostu jest tą, która rozpala moje serce, którą cały czas kocham. I nie kocha tej kobiety dlatego, że 50 lat temu była piękna, cudowna, ale kocha ją miłością, która sprawiła, że mimo tego wieku, że mimo wiele rzeczy w niej obumarło, piękna czy pewnych rzeczy, on cały czas patrzy tym pierwszym spojrzeniem, bo się za nią modlił. Bo cały czas była okrywana łaską modlitwy. Bo nie czynił to po swojemu, ale czynił to w mocy Jezusa Chrystusa. Czyli wracał do pierwszego momentu, kiedy Bóg ich pobłogosławił. Mówi: bądźcie moim znakiem. I się stali. Dlatego poproś Jezusa Chrystusa, aby w twoim życiu dokonało się to samo wydarzenie, żebyś mógł na nowo wejść w tą pierwotną miłość i objawić ją wobec swojego męża i wobec swojej wspaniałej żony. Amen.
Moi drodzy, powstańmy.